Strzałem w dziesiątkę okazało się utworzenie nowego sektora, rodzinnego ogrodu działkowego Oaza w podsuwalskim Kukowie. Nie dosyć, że nowe działki rozeszły się niczym świeże bułeczki, to jeszcze praca na nich w rejak w ulu. Nowe domki działkowe rosną jak na drożdżach, działkowicze sadzą kolejne drzewka. Pejzaż na wylocie z Suwałk w stronę Bakałarzewa zmienia się z dnia na dzień. Kiedy rok temu Oaza ogłaszała nabór chętnych na nowe działki, chyba nikt nie spodziewał się tak dużego zainteresowania. 500 nowych działek szybko znalazło swoich użytkowników. Chętnych było więcej niż terenu. Sławomir Harasz, prezes ogrodu, nazywa to głodem ziemi. Zwraca uwagę, że po działki zgłosili się głównie młodzi ludzie w wieku do 35 lat. To przeważnie mieszkańcy, no nazwijmy, blokowiska, no bo to nie są jakieś tam ekskluzywne tereny do zamieszkiwania. No i po prostu taka odskocznia, że można sobie z tego bloku wyjechać i pojechać gdzieś, gdzie bliżej natury, no i można jakoś na to naturę ingerować, bo sobie można coś posadzić, czy no, wybudować, bo tu są trochę przepisy takie różniące się od ogólnie przyjętych.